Witam na drugiej części konferencji prasowej po meczu Polonii Warszawa z Górnikiem Łęczna w 32. kolejce Fortuna pierwszej ligi. Przypomnę tylko, że spotkanie zakończyło się wygraną drużyny przyjezdnej 0-2. Trenerze, poproszę o podsumowanie tego spotkania. Niestety dla nas przegrywamy mecz, taki, który dla nas był, wiadomo, dość istotny. Dla nas każdy mecz jest istotny, ale tutaj szukaliśmy swojej szansy, wierzyliśmy w to, że jesteśmy w stanie nawiązać z bardzo dobrym zespołem rywalizację i poszukać swoich szans. W pierwszej połowie jeszcze coś się z naszej strony działo i gdzieś na solidnej intensywności graliśmy, próbowaliśmy stworzyć sytuację, nie dawać się rozpędzić przeciwnikowi, chociaż wiedzieliśmy, że bardzo dobrze bronią. No niestety stracona bramka w trochę głupi sposób, bo straciliśmy piłkę na własnej połowie i przeciwnik to skrzętnie wykorzystał. Zrobiło się 0-1, ale w przerwie cały czas wierzyliśmy w to, że będziemy w stanie odwrócić losy meczu i coś więcej jeszcze zrobić. No niestety rzeczywistość okazała się dla nas brutalna, bo w drugiej połowie wyglądaliśmy już dość słabo. Za mało było konkretów z naszej strony, za mało prób przedostania się pod bramkę przeciwnika. Pchaliśmy piłkę środkiem, a tam było wszystko pozamykane. Mogliśmy spróbować do boku tą piłkę dostarczyć i tak robiliśmy. Ale gdzieś tam te nasze próby kończyły się na bardzo dobrze grających obrońcach drużyny gości. No cóż, przed nami dwa spotkania, w których oddamy wszystko, co możemy, żeby zdobywać punkty i żeby zrealizować nasz cel. Dla nas to jest najistotniejsze. Dzisiaj szkoda, nie zdobywamy nic, ale dopóki piłka w grze, będziemy walczyli do samego końca. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Czy są jakieś pytania? Bardzo proszę. Dobry wieczór, Tomasz Figa z portalu dumastolicy.pl. Ja tylko nawiążę do tej drugiej połowy, tak właściwie, co według trenera stało się w tej przerwie, że no, wyszliśmy na tę drugą połowę bez takiego mentalu, gdzie tutaj taki maraz był od początku, że nie walczyliśmy od początku tej drugiej połowy, tak jak zaczęliśmy pierwszą. No ciężko powiedzieć, bo tak jak mówię, zakładaliśmy ich w szatni, gdzieś rozmawialiśmy o tym, że cały czas jesteśmy w grze i będziemy szukali tych swoich szans. No, zawsze jest tak, że boisko weryfikuje to, co się założy i gdzieś też nastawienie przeciwnika i gdzieś tam własne działania. Jeżeli piłkę stracisz jeden czy drugi raz, to w grę wkrada się troszeczkę i chaosu i gdzieś tam głowa zaczyna pracować troszeczkę inaczej i myślę, że nam zabrakło tej wiary w pewnym momencie, że jesteśmy w stanie coś więcej zrobić, bo ta druga połowa była słaba w naszym wykonaniu i tak jak mówię, mimo tego, że przeciwnik w pewnym momencie już oddał nam piłkę i my ją posiadaliśmy, nie było z tego żadnych konkretów, więc myślę, że jak zawsze w piłce bardzo ważną rolę odgrywa mental, odgrywa głowa i nam tej głowy w drugiej połowie troszeczkę zabrakło. Najważniejsze, żebyśmy to poprawili i do następnych meczów przystąpili z odpowiednim nastawieniem mentalnym. Jeszcze tylko dopytam, czy na te dwa ostatnie spotkania będzie mógł trener liczyć na kogoś z dotychczasowych rekonwalescentów? Nie wiemy do końca, jak będzie wyglądał. Czabi ma badania w poniedziałek i będziemy wiedzieli, jak wygląda jego stan zdrowia. No, Kuba Lemanowicz nie wróci do końca sezonu, więc ale no, większość zawodników jest zdrowa i będziemy chcieli maksymalnie to wykorzystać. Bardzo proszę. Kowalski, magazyn 1911. Panie trenerze, czy zamierza pan coś zmienić w taktyce na ostatnie dwa mecze i czymś zaskoczyć naszych rywali? A o co pan dokładnie pyta? No, bardzo... Czy zmianę struktury? Tak. Na chwilę obecną ciężko w dniu dzisiejszym na to pytanie powiedzieć. Zobaczymy. Będziemy starali się przeanalizować jak najlepiej przeciwnika i to, jak my gramy, ale tak zmiana struktury z tygodnia na tydzień nie zawsze dobrze skutkuje i szczególnie biorąc pod uwagę dwa ostatnie spotkania, to nie chcielibyśmy więcej namieszać niż pomóc. I drugie pytanie, czy jakieś zmiany w wyjściowej jedenastce mogą nas? O tym za wcześnie, na dzień dzisiejszy. Jesteśmy 30 minut, 40 minut po spotkaniu, to jak mówię, musimy mecz jeszcze raz obejrzeć, przeanalizować, zobaczyć, jak zawodnicy będą wyglądali w tygodniu, czy wszyscy będą zdrowi i na koniec tygodnia podjąć decyzję o tym, kto będzie gotowy na to, żeby brać szablę w dłoni i wolować. Dziękuję. Dziękujemy i dziękujemy wszystkim za przybycie. Do zobaczenia już za tydzień w niedzielę na meczu z Odrą Opale.